Cześć wam, dzisiaj jest Wizu Wizualnie, witam was w serii, która nazywa się The Mami, w odcinku, który jest 14 odcinkiem. Lecimy, bo będzie to bardzo przyjemny, chillowy, fajny odcinek. Go! The Mami. Looks like this place is ready to blow. Nice, ludziska! O, znaś. nie mówcie mi... Nie, tu jest sufit za nisko, nigdzie się nie mogę spiąć. Niech zgadnę. Ta plansza będzie się opierała na... próbach wspinania się po przesuwających się blokach kamiennych w rozpadającym się... Nie wiem, co to jest. Piramida. W grobowcu. Whatever. Wow! Wow! Spadają na mnie tutaj. Jest znajdźka i... Gdzie mam iść? Tu mam iść, okej. Podoba mi się ta koncepcja, zobaczymy jak zostanie wykonana, jeżeli... to jest koncepcja na tą mapę, bo... Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. Są tu się do podniesienia. Juhu! Zawsze! Więcej! Więcej brać! Więcej dać! Mam 7 miecz. Wow! O nie! Ojej! Nie! Nie mogę nic zrobić! Nie! Nie, zeskakuj na dół. Zeskakuj na dół i porozmawiajmy z nimi po swojemu. To nie będą zeskakiwać? Jak ja mam to zrobić? Jak ja mam to zrobić? To teraz jest nie do wygrania. Chyba, że ten miecz ma jakieś super magiczne właściwości, ale no. Karabin it is. Na samym początku. Wzięli mnie sklepali. Ja z nimi rozmawiać chciałem, po dobroci z nimi chciałem. Co my tutaj mamy? Fajnie, podoba mi się ten mieczyk, ale chyba go nie przetestujemy na dzień dobry. Chyba nie będzie nam dane na dzień dobry pobawić się tym mieczykiem. Tu nic na dole nie było, nie? Nic nie jest ukrytego. Ale tak lubię zginąć, tak lubię, jest początek misji, mogę wczytać save, tak żeby nie tracić żyć w ogólnym rozliczeniu. Jest okej, okay. Jest okej. Okay. Wow! Tak mnie skubańcy przyjęli, dżabnęli. Jeszcze jacyś? Tych dwóch z tyłu co wyskoczyło, to było złe. Było niedobre bardzo. Dobra, dajcie mi może shotguna. Chodzi o to, że ja nie chcę w karabinie marnować amunicji. Tu jest przejście. Fajnie, dobrze mieć klucz wcześniej. Aczkolwiek czasem podniesienie klucza odpala animację i przerzuca lokację dalej. Więc na przyszłość może bym się powstrzymał od podnoszenia klucza, kiedy tylko go zobaczę. Chociaż te klucze wypadające z przeciwników to tak chyba nie było. Te klucze, które się gdzieś spawnią albo czekają na nas. Ze dwa razy tak było, że potem leciałem we wszystkim. Nie, nie mamy ze wszystkiego. Nie mamy ze wszystkiego jeszcze. O, super. I idealnie. Dajcie może pistolet. Na pistoletach powinienem mieć. Nie mam jeszcze full? Czemu nie mam jeszcze full? Tu jest coś, tu jest coś. Ten dźwięk tego jeżdżącego kamienia! Mnie! O, jest. Czy ja na to mogę... Czy ja się tego mogę złapać? Tak w ogóle. Pytam czysto teoretycznie. Nie, nie mogę złapać. Czyli albo ten jest niełapalny. Znam takie. Albo... albo to nie działa tak jak ja myślę i nie będzie tego typu zagrywek w tej misji. A fajne by były jakby były takie wolno ruszające się kamienie, po których można poskakać, pokombinować.
Czy tu na dzień dobry coś na mnie wyskoczy? Nie. Łapiemy pochodnie. Przetestowałbym ten miecz, ale nie wiem, czy to mi nie zrobi kuku. To nie, tego nie chcę, bo to się może przydać na duchy. Nie wiem, jak dobrze radzi sobie miecz z duchami. Więc... czy tu mamy coś? W sumie to w takim wypadku mogłem wszystkich kosić z... karabinieri i ten... Ale stanąć się na tym da. Okej, okay. Chociaż tyle wiemy. Zakładam, że tu wszystkich trzeba nóżki im dać. Nogi mi daj, nogi mi daj. Zostawiali tyle pułapek dla przyszłych pokoleń. Masakra, się tu kawy. Nie ma tu nic. Ja chcę zobaczyć, czy tu coś jest, a nie... żaden ten. Że wykonajmy skok tam. Chociaż nie wiem, po co on miałby być. Czy ja się zacząłem cofać? Tu jest kolejny od karabinu. No nie! W sumie... Ale jak tu wejdę i się zamkną te wrota. Okej. Boję się, że coś mi spadnie na głowę. Są jakieś oznaczenia na ziemi, które by pokazywały. No tak, by tu jakieś znajdźki miały być. Znajdziek nie, ale jest ten bajer do podpalenia. Okay. Hello? No. Noż wchodź! O, teraz. Teraz to wszedł. Mamy to, mamy to. I czy tu się da skoczyć wyżej i złapać? Nie da się skoczyć wyżej. A czy tu się nam coś nowego pojawiło gdzieś? Niekoniecznie. Gany? Gany czy shotguny? Czy shotgun ma większe obrażenia? Aczkolwiek mamy full amunicji na ten. Dali życie. Okej, czy to mi spadnie na głowę? O kurka. Biegniemy w tą stronę, tu do schodów i będziemy się cofali na zwężenie. Łaa! Czy oni się po prostu spawnią koło mnie? Mogłem sobie tę amunicję zostawić faktycznie. Czemu ja w nich nie trafię? Bo są poniżej mnie, tak? No chodź tu. Dobra, dajcie mi shotguna. Nie, dalej ich słyszę. I dajcie mi może ten mieczyk. Przetestujemy go. Wow! To ma znacznie lepsze obrażenia. Przynajmniej tak wygląda. Tak długo, jak mi nic nie wyskoczy za plecami, to mamy to. Okej, to było dobre synchro. Ten drugi już nas atakował. Nie podoba mi się, że oni tak długo umierają. To oni powinni być u góry, nie ja. Bo tych u góry się wyżej, to znaczy lepiej atakuje. Może by tak po prostu cofać i klepać wszystkich. Już się dałem. Troszkę trafić jednak. Wszyscy? Wszyscy najwyraźniej, coś mam niepodniesione. Kurka, wystrzelałem się z amunicji bardzo mocno. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Mój błąd. Mój błąd.
Dajcie mi to może. Życie mamy. Życie mamy. I amunicja również jest. To nam da 800 haki. Nie najgorzej, nie najgorzej. Dajcie miecz i... Nie ma jeszcze wszystkiego. Coś jest gdzie... Tu jest. Tu jest, tylko jak się tam dostać? Nie tak. Nie przywalając głową w granitowy blok, czy co? Co to jest za rodzaj hamulce? Ja nie wiem, ja się nie znam. To jest wam powiem, że najsu zabawa. Aż mam ochotę, z tym, że nie, przejść tą grę jeszcze raz i złapać wszystko, żeby dostać się do tego bonusowego levelu, który z tego co rozumiem jest za złapanie wszystkiego, wszystkiego. I gdyby nie sekcje biegane i pływane, to bym się podjął zadania. Okej. Czy tu jest coś gdzieś do podpalenia na ścianie, gdzieś któreś coś... Halo? Tu się da wskoczyć? Nie. Ale tu się da wskoczyć. Czy to się zapadnie? Ta podłoga ma inny kolor, inaczej się światło na niej rozkłada. Czy ja mogę zejść z tego bloku kamienia? Mogę zejść z tego bloku kamienia. Byłoby fajnie jednak na nim nie... Ale was przerobiłem! Pełen profesjonalizm, ja bym tu skoczył i spróbował tu się złapać, ale złapać się nie mogę tu. Nie, jaki był motyw z Mumii? Czy to są te do zapalania, czy nie? Okej. Okay. Nie wiem, czemu podskoczyłem, ale nie to miałem na myśli. Chciałem zmienić ten i zobaczyć, czy to się da podpalić, ale... Gdzie jest duch? One mogą przelatywać przez ściany i zamknięte te, więc... Może mi to coś wyskoczyć tutaj na zęby zaraz. Ale jest chyba na tyle blisko, że słyszę, ale na tyle daleko, że nie łapie agro na mnie. Jest. Odkryłem przycisk, który robi automatyczne obrócenie. Z. Znaczy odkryłem go sporo czasu temu, tylko zapomniałem, że w ogóle taka opcja w tej grze jest. Ale jako, że ona jest, to ona jest bardzo dobra, zdrowa i smaczna. To nie są te do zapalania, nie. Mam wrażenie, że tutaj będzie właśnie coś w tym klimacie, jakieś takie trol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 o, że trudno przyuważyć, bo one są tak na tej wysokości i są klimatycznie podobne i... Podnieś to. I pominąć jakąś taką, która tutaj jest, nie będzie trudno. O nie, 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 nie. Wiecie, czego się boję, że jak to rozwalę, wyskoczą na mnie duchy i ta znaćka, która tutaj jest, mi przejdzie koło nosa. Jeszcze lepiej. No, wspinaj się. Łap to i łap to, zanim zniknie. Czy to mi się zawali na głowę? Tak, a z drugiej strony co na nas czeka? Też jest fajnie. Jest kolejny w temacie, okej. Okay. Super. I nie pchać się pojedynczo. Mam radę. Okej. Okay. O, pies sąsiada wrócił ze spaceru, czy dopiero wychodzi na spacer? Tutaj ten, tu się można zgubić. Tu może być dużo rzeczy ukrytych. Tu może być bardzo dużo rzeczy ukrytych. Jeszcze się właśnie przyciąłem na tym. Czy to jest... Czy my stąd... Aha! To tutaj się to rozwaliło. Okej. Okay. Dobra.
czyli to jest to przejście, które nas jedno i drugie prowadzi w tym samym kierunku, więc wyboru zbyt dużego nie mamy. A no. Ten dźwięk w tle creepy! Nie ma? Nie ma żadnego. Dobra, ale ekspresowe... Ekspresowe obracanie się jest na wagę złota, wam powiem. Nie wiem, co robi ten kamień, ale grawitacja zeszwirowała w tej grze. Mam zapewne iść tu? Tak bym stawiał. Więc co jest tu? Tu jest życie, którego na razie nie potrzebuję. Dobra, wrócimy po to życie. Pamiętajcie, jest życie. Przypomnijcie mi, jakbym o nim zapomniał. Już się na to chciałem wspinać. O, znajdźki. I bym przypłacił to. Życie nam się przyda. Chodź! Wiem, że jesteś, słyszę cię. Nie baw się wieńczącą Martę, wyskakuj i mamy to z głowy. Czy jeszcze jest! Powinno być tyle. Nie! Dobra, do zapamiętania. Nie robić tak. Znaleźliśmy kolejny ten święty granat. W ogóle ze zwykłych tych, bo są też... Są też dynamity, których mam 21. One robią fajne obrażenia, ogólnie nie broń, bo ja mogę od tego też oberwać i nie da się tym też tak sensownie celować. Jak działa jak te święte granaty, tylko święte granaty nic mi nie robią. Znaczy, nie wiem, czy to są święte granaty, czy jak to się technicznie nazywa, mi się to kojarzy z Wormsami. Holy Grenade! Gdzie jest ten? Gdzie są te hapsy, które widzieliśmy? Jest czym przypomnieć i... Myśmy stąd przyszli, tak? Zgubiłem się, ludzie, nie wiem gdzie jestem. Ej, totalnie nie wiem gdzie jestem! A dobra, tutaj kminiłem o tym, że te są podobne do tych do zapalania na ścianach. Tutaj dało się iść w lewo albo w prawo, okej. Dobra, idziemy tu i szliśmy cały czas prawą stroną, trzymaliśmy się prawej strony i że tutaj dało radę tak. I że tutaj dało się wejść, to było to, a z tej strony były hapsy do podniesienia. Tutaj, dokładnie tu. To jest ostatnia rzecz, której nam brakowało. Uff. Zaczyna się robić stresująco. Ten miecz jest super, tylko jak będę jacyś dystansowi, to wolałbym mieć broń dystansową, ale na razie dystansowych ani widu, ani słychu. Czy to się zawali na mnie? Tam jest życie. Jaka tu pułapka na mnie czekać będzie? Liczę tylko, że do końca gry już nie będzie takich chorych motywów. O! Jak w tam, nie wiem, 9., 10., 7. planszy było? No dobra, weźmy. Nic tu więcej nie ma. Nic tu więcej nie ma. Że są te kolce, przez które trzeba przeskakiwać. Nie. I tych rzeczy było sporo takich. Dobra, dajcie mi ten święty miecz. Czy tu coś jest ukryte? Tu coś jest ukryte, ale... Dobra,
Może nie stójmy pod tym, bo zaraz mi to popęka. O nie. Okej, tych dwóch mamy. Wyskoczyło ich tu więcej, czy nie? Jeden z drugim. Słyszę kolejnego, ale nie widzę go. Tu jest życie, przyda mi się. Przyda mi się, jak poradzimy sobie ze wszystkimi. Tu jest zamknięte, okej. Tu są hapsy. Biec pod kątem, lekkim. Ten nie żyje. O, jest amunicja, idealnie. Będziemy tego potrzebowali. Nie, nawet nie wyszło tak źle, wam powiem. Jest to? Czy to odpali... W sumie trzeba było podnieść najpierw ten... znajdźki. Okej, nie, muszę naprawdę zacząć najpierw podnosić wszystkie znajdźki, a później klucz, bo mogę się za którymś razem nadziać, że będzie animacja, moja postać pobiegnie dalej, tak jak jedną misję między nagrywkami przechodziłem, bo mi się nie udało złapać czegoś, co było oczywiste. I to nie są wszystkie znajdźki, które tu są. Gdzie są jeszcze znajdźki? Tu może gdzieś to wygląda jakby to nas... Znaczy, technicznie to ja chciałem dać sobie miecz i go ukryć, ale... Szkoda, że ten miecz nie zastąpił maczety, że maczeta jest dalej, bo mogliśmy wywalić... Nie! Mogliśmy wywalić maczetę i... Czy gdzieś tu coś, czego nie podniosłem? Coś... Miałem pod tym nie przebiegać! Brawo ja! Brawo ja! Na górze? Wygląda jakby się tędy dało wspiąć. Dokonajmy tego czynu. I czy tu jest... Ej, nie da się na to wspiąć? What the heck? Nie mogę. No okej. Może tam nic nie ma, tylko... Nie, nic tu się nie znalazło. Tutaj też. No dobra, wyciągnijmy broń. A, tu są jeszcze znajdźki. Co? Shotgun. Shotgun it is. Czuję się... Myślałem, że słyszałem któregoś dziabonga, który wychodzi ze ściany, a to się zawalało dalej. Czy ja mam iść w tym kierunku? Nie, to jest drugie wejście tutaj. Dobra. Dobra, czyli mam iść do przodu. Shotgun w garść i w razie czego szybka podmianka na... Może być troszkę... kłopotu z tą szybką podmianką. Czyli co, mamy wszystko, tak? Chowamy, naciskamy i wyjmujemy broń. I wyjmujemy broń. Które to są? No przestańcie tak robić! To się zawala, jestem pewny, że mi zeskakuje horda mumiaczy na głowę. Czy tu będą robale? Bo jak długo nie było robali, tak w tej misji to już ze dwa razy robale mnie ten przyatakowały. To był fajny blast from the past. Okay, tu, no dobra, może podejdźmy. Tutaj bezpieczniej będzie, faktycznie na górę jest dwie znajdźki brakujące. Powiem wam, że na razie, tfu, nie zapeszając, ten level jest zadziwiająco bardzo niewymagający. O, pułapki. Jest na tej samej, na tym samym klocku jest. Ale dobra, nie, to jednak broń palna, bo jak coś tam z łuczników będzie, to ja nie mam zamiaru dawać się oklepywać pomiędzy ziewnięciami ognia.
Nice. Będzie max? Będzie prawie max. Szkoda, że ten miecz się nie może zapalić. To by też było czaderskie, gdyby ten miecz mógł... wiecie, że jest magiczny i łapie ogień. Tylko... Święty ogień. Tu jest coś do ruszenia, ale zanim my to ruszymy, to ja bym z chęcią... poszedł naokoło. I teraz tak. Bijemy. Okej. Nie było tak źle. Prawie max mamy, to trzymajmy się. O nie! Okej, wszyscy? Czy jeszcze jacyś tu są? Tu jest życie. To zostawiamy. To się tu jest do rozwalenia. Przede wskoczyć. Raczej. Raczej nie inaczej. I wyciągnij broń. Nie dość, że wyciągnij broń, to jeszcze zeskocz sobie tutaj i mamy tego full, full, full. I co, jesteśmy w jakiejś takiej chillowej miejscówce, w której się może tak? Możemy cię wywołać? Czy ty jesteś zwykłym malowidłem? Nie wyglądasz jak zwykłe malowidło. Dobra, tu mamy i gdzieś tam było... Aha, tu są dwa, czyli tu się musi coś przesunąć, żebyśmy mogli te ruszyć. Okej, dobra. Rozumiem, szanuję. Nasłuchujemy, czy się któryś nie wybudził. Jak mi teraz duchy tutaj wyjadą, to będzie zabawnie, jak będę musiał zmieniać między bronią palną a tym. Tak, już mogę. Jeszcze jakiś jest? Ja myślę, że słyszałem więcej niż jeden dźwięk, ale to może mi się zdawało. Dobra, pamiętaj zabrać to życie, zanim stąd pójdziemy. Aczkolwiek do ostatniej chwili ja bym sobie zostawił ten. I came here like a wrecking ball. Tam jest diabok, dobra. Spróbujmy go może faktycznie. Dostał. Słyszę chyba jeszcze jednego. Tak więc widzicie, że dynamity są... No dobra, tu mamy życie. Życie trzeba będzie złapać, ale... Karabin it is. Łapiemy to. Słyszę kolejnego skubańca. Dobra, najpierw znajdźki, potem kluczyk. Od razu z czerwoną kropką, jest idealnie. Wiecie co? Dawno z rewolwerami nie biegałem. Lecimy z rewolwerami. My ich tu piu, piu, piu. O nie. Nemezis moje. Będę tylko tu więcej. Nie lubię tego, bo to jest głupia strata życia, jakby nie pykło, nie? Dobra. Nawet nam to wyszło. Wystarczyła zwykła ludzka synchronizacja. Gdzie jest jakiś ogień? Ognia dajcie. Ale zmienimy dopiero w ostatniej chwili na ten, bo się boję, że nam coś tu wyskoczy na... O jest. Jest to jest. Jest to jest to jest. A, kocie futro na nosie.
drogą. Gdzie moja kota? Kota, ta, 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 ta. Co to jest za dźwięk? Tego nie rozpoznaję. Boję się, że w którymś momencie zaraz tutaj... A, ten zawalający się most. To jak ja przebiegnę, to nie będę mógł wrócić po to życie. To je biorę teraz. Lawa. Brakuje tylko piorunów. Zaczęliśmy się o własny odcisk stopy. To się futro na nosie. Jak to jest możliwe, że siedzę przez 28 minut, jest okej. Nagle zaczyna mi coś lecieć na ryj. No brawo. I am ready. Okej, okay, obyło się bez strat w ludziach. No, no, spokojnie, spokojnie. Nie szarżujemy. Się da wspiąć, a tu się da wskoczyć, jakby była potrzeba, ale może najpierw lepiej się zepnijmy i zobaczmy, co tutaj jest. Jest tu życie? Idealnie. I czy ktoś tu na nas... Jest ten? No to będzie już ostatni. Tu jest to do zapalania. Niech zgadnę, jak ja go podniosę, to mnie rzuci na kolejną lokację i to jest to, o co się martwiłem cały czas, tak? No serio? Żeby mnie nie odbiło w stronę tego. Jest, no mamy to. Czy coś jeszcze? Nie. To teraz przetestujmy moją teorię, czy to jest pułapka na sam koniec, że jakbym nie złapał, to bym nie mógł tego złapać. Tak, to była pułapka na sam koniec i mam max! Ja wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku, w którym mam nadzieję, że w ostatnich sekundach nagrania nie wywali mi nagrania. Dziękuję, hej! Nie to żeby coś, ale... raz, podoba mi się ten miecz, pomijając jak mnie na początku zaczkali ci na mnie, to działa fajnie, wydaje mi się, że ma ciut większy zasięg niż maczeta, ale to jest minimalne, ma lepsze obrażenia, jest naprawdę spoko bronią, szkoda, że pod koniec gry dopiero to dali i chciałbym mieć to tak może nie przez pół gry, ale od momentu, kiedy pojawiły się duchy, to z pierwszymi duchami trzeba by się maczetą namachać i tymi świętymi granatami, a potem dostajemy ten miecz, który jest odpowiedzią na zagrożenie ze strony duchów i to by było spoko. Na koniec planszy z duchami dostać miecz na duchy, to by było na koniec pierwszej planszy z duchami, o, w ten sposób. Ja bym to tak rozwiązał, ale pomijając to, ta mapa była bardzo fajna. Ta mapa mi się podobała, puzelki były całkiem do ogarnięcia, nie było tam żadnych wybitnie trudnych rzeczy, nawet udało mi się wszystkie kropki złapać. Zaczynam kumać pułapki, jakie twórcy, znaczy zaczynam kumać, już od dłuższego widzę, w jaki sposób twórcy zostawiają pułapki na graczy i często daje się na nie złapać, pomimo tego, że wiem, że twórcy to robią. Na przykład niejednokrotnie podniosłem fragment klucza, bez uprzedniego podniesienia wszystkich znajdziek, które widziałem przed chwilą. Co oznacza, że mogę się sam wykluczyć od zdobycia max, kropki na kluczu, bo wiem, że może mnie przenieść dalej. I widzieliście na koniec misji, specjalnie poczekałem i podniosłem wszystko na około, zapaliłem wszystko, dzięki czemu udało mi się złapać tą ostatnią kropkę. To takie bzdurne rzeczy, ale wydaje mi się, że
to nie jest fair względem graczy. To jest chyba jedyna rzecz, która mi się na tej mapie tak faktycznie nie podobała, to że twórcy stosują takie tanie zagrania. Że w ogóle zawsze na każdej mapie po otwarciu tego sarkofagu, czy to co tam było wcześniej, były sarkofagi, i tak, głównie sarkofagi, z których albo wyciągaliśmy te słoiczki z wnętrznościami, albo zdobywaliśmy takie rzeczy jak tam miecz, czy fragment tego całego... To nie jest mural, tego czegoś na podłodze, co składała Eevee. Wydaje mi się, że po otworzeniu tego powinniśmy musieć sami podejść do drzwi, żeby wyjść z danej lokacji. I że jak jeszcze czegoś nie mamy, to możemy sobie pobiegać, połapać. I tak powinno być z każdym segmentem. No ale to ja, to jest moje sensibility, to jest mój styl gry, to jest to, jak ja lubię. Ja rozumiem, że ta gra jest bardzo stara, to jest 99, 2000 rok, więc od tamtego czasu sporo się zmieniło i twórcy gier zrezygnowali z tego typu motywów, których tu jest pełno. Aczkolwiek to jest świetny przykład, dlaczego zrezygnowali i dlaczego powinno się tego unikać, bo to po prostu jest łyse.